Budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej czy budowa przejścia dla pieszych to tylko część propozycji zgłoszonych przez mieszkańców gminy. Środki pochodzą z budżetu gminy Polkowice, to są pieniądze polkowiczan i to oni powinni współdecydować, jak będzie wyglądała przyszłość tej gminy, właściwie w każdym obszarze, w bardzo wielu obszarach. I kultury, i inwestycji, i innych. To jest właściwie ostatnie lata, to jest co roku 2 miliony złotych przeznaczane na ten cel. 1 600 tysięcy na projekty, które mogą być realizowane w mieście i 600 tysięcy na wsi. Głosowanie potrwa do 26 września. Cieszy najbardziej to, że ich wachlarz tych projektów jest bardzo różnorodny. Najwięcej dotyczy bezpieczeństwa, podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych miejscach i w różny sposób, ale są też takie, które celują w spędzanie czasu wolnego, w rekreację. Karty do głosowania można pobrać w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, Ośrodku Pomocy Społecznej, Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych oraz Uczelni Jana Wyżykowskiego, a także w wyznaczonym dniu w każdym z sołectw gminy Polkowice zgodnie z harmonogramem.